Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w programie Bitwa o Miasto. To miała być bitwa, miało być starcie dwóch poglądów. Ze mną w studio Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność. I właśnie, i trzy kropki, drugiej strony nie ma. Ale proszę Państwa, dlaczego? Otóż ja może wyjaśnię Państwu i panu prezesowi, co się stało. To będzie ciężko wyjaśnić. To będzie ciężko wyjaśnić, ale postaram się. Kandydatka pani Justyna Glusman z Ruchów Miejskich Warszawskich, kandydatka na prezydenta Warszawy, która miała tu dziś wymieniać poglądy z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke, ona zrezygnowała z udziału w tym programie. I właśnie wytłumaczymy Państwu, no będziemy się starać, dlaczego. Zobaczmy pierwszego tweeta pana prezesa. Nie chciałem nie robić popularności. Właśnie. I taki był tweet. Jezus Maria, Kościół ma zapłacić 1 000 000 plus dożywotnią rentę kobiecie, która w wieku 14 lat, którą w wieku lat 14 całował, obmacywał ksiądz. Teraz nastolatki, czytają internet, czytają, będą się masowo podstępem lub siłą pchały księżą do łóżek. Sąd zastosował bardzo silny bodziec ekonomiczny. No to taka wypowiedź pana prezesa, ale tutaj z ładnym obrazkiem. Nie wiem, o co tutaj pani chodzi. No właśnie, więc jest taka wypowiedź pana prezesa. A jaka jest odpowiedź pani Justyny Glusman? Ja tutaj odczytam, zobaczmy tego tweeta. A pani Justyna Glusman nie zadzwoniła do nas, tylko na swoim Twitterze obrażona napisała coś takiego. Po wczorajszej wypowiedzi, chodzi o tego tweeta, Janusza Korwin-Mikke rezygnuje z udziału w zaplanowanej na wieczór dyskusji z nim. Nie można tolerować poglądów skrajnie uprzedmiatawiających kobiety. Nie chcę uczestniczyć w wydarzeniach promujących obecność osób je wyznających w sferze publicznej w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, no właśnie. I teraz, panie prezesie, no pan uprzedmiotowił kobiety. Ta pani nie zna chyba języka, którym mówi. No jak to uprzedmiotowił? Kobiety mają wolną wolę i za 1 000 000 złotych będą się pchały. No to z wolnej woli, to nie ma nic uprzedmiotowego. One będą robiły, prawda, jako kobiety. Także, no to jest przypisywanie, panie prezesie, no można to tak poczytać jako przypisywanie kobietom pewnych cech, które no nie wszystkie kobiety by im przypisywano. No, ale może jest pewna ich część, które... No, ale proszę panią, jeżeli, proszę państwa, teraz w internecie pełno jest ofert nastolatek, które za 5 000 dziewictwo są sprzedać, to za 1 000 000 złotych to ho-ho. Drodzy państwo, no i teraz zobaczmy kolejny tweet pana prezesa, bo pan prezes w reakcji, to dosłownie było kilkanaście minut temu, w reakcji na tego tweeta pani Glusman napisał, że będzie tutaj u nas... I miała ze mną dyskutować jakaś kandydatka, ale obraziła się o mój tekst o księdzu molestancie. Pytanie ze znajomości kobiecej psychologii. Czy chodzi o to, że... I teraz pan... Poparłem nim Kościół? Czy zaatakowałem tam Kościół? I właśnie... I ludzie się dzielą, nie wiedzą. Teraz internauci głowią się, czy pan zaatakował Kościół, czy nie. Cóż, no w każdym razie wychodzi na to, że zaatakował pan kobiety. No tak tutaj... Ale jakie kobiety zaatakowałem? No mówię, starając się być tutaj adwokatem diabła, czyli rzecznikiem jednak drugiej strony, której mi strasznie tutaj brakuje w naszym programie Bitwa o Miasto. Tak. No to myślę sobie, że właśnie nie wszystkie kobiety chciałyby, żeby no właśnie przypisywać im takie intencje pójścia do łóżka, ale za jakieś pieniądze, to trochę może en bloc obrażać. Ale niektóre to robią, nie? No niektóre tak, ale przyzna pan, że to nie jest wielki procent. Ale trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym. Prezesie, no właśnie, ja dziś chciałem zacząć program od gratulacji, panie prezesie, bo macie świetny wynik, 5%. Nas 5%. Pierwszy to jest wynik mało. Sondażowy, który was promuje od pewnego czasu. Gratuluję, panie prezesie, no ale właśnie, czy tego rodzaju wypowiedzi, uważa pan, będą działały na rzecz dobrego wyniku partii Wolność, czy wbrew? Ta to chyba jest obojętna, no bo co tu, nie wiem, o co tu może chodzić, także raczej nie sądzę, żeby się ani katolicy, ani ateiści obrazili o tę wypowiedź, także
Nie, tam jakaś bzdura. Minie, no niewątpliwie duże zamieszanie z wokół tej pana wypowiedzi. Feministki i tak na nas nie będą głosowały, więc... Twitter, Facebook grzeją się od cytowania. Poważnie? No tak, tak. No ja widziałem już na kilku kontach pana pierwszego tweeta, potem tego retweeta. Na ten temat ludzie dyskutują? Na ten temat, tak. No to bardzo łatwo poruszyć internet. No tutaj w tej ankiecie sprzed paru minut tam 172 głosy padły, więc... No to będzie 3000. No ja wiem, no ale to parę minut, no to są rzeczy na Twitterze rzeczywiście rekordowe. No tylko tyle. Mam nadzieję, że... I życzę panu tego, żeby to był dobry prognostyk, żeby dalej szło tak jak w tej chwili, no bo 5% rzeczywiście nieźle. To jeszcze nie jest nic. W wyborach samorządowych, gdybyśmy dostali tam załóżmy 5-7%, to byłby dobry wynik samorządowych, bo w wyborach samorządowych nasz program nie może być zrealizowany. Program partyjny oczywiście. Natomiast potem są wybory unijne, gdzie chcemy dostać tak co najmniej 20%, bo to jest unijny. No w unijnych, przypominam, że UKIP, który dostał w wyborach do Izby Gmin, dostał 1,9, to w unijnych jest 26%. To są zupełnie inne wybory. No a potem co się przełoży na wybory sejmowe? No, panie prezesie. Oby. Zobaczmy właśnie i wróćmy do pana programu, który jest... Powiedziałbym dość oryginalny, oryginalny jak te tweety, które tu widzieliśmy. To mówimy o programie dla Warszawy. To jest programie dla Warszawy, tak. Program dla Warszawy. To dziś startuje pan na prezydenta Warszawy. W tym programie chcieliśmy zetrzeć dwie wizje Warszawy. Ścieramy jedną z moim alter ego, ze mną jako adwokatem diabła, może tak precyzyjnie. Niech się pan bawi w zielonego diabła. Postaram się i też będę sceptyczny wobec tego, co pan napisał, jaki pan program przedstawia. Właśnie, ma pan coś do takiego hasła Warszawa przyjazna kierowcom. No tak, Warszawa, no, najważniejsze dla Warszawy, pomijam to, co robią dzielnice, prawda, co robią tam służby miejskie, co robią tam wodociągi, kanalizacja, prawda, też bardzo istotne, ale Warszawa jako taka ma dbać o komunikację. I każdy, jeśli sam nie jest kierowcą, na przykład jeździ autobusem i wtedy trzeba dbać, żeby Warszawa była przyjazna kierowcy autobusu również. Prawda? Na przykład tam wyraźnie domagam się zwiększenia liczby autobusów. Na kosztem zawali dróg, tramwajów, które są zawali drogą dla wszystkich, dla autobusów i dla samochodów osobowych. Ma pan kilka takich ciekawych pomysłów komunikacyjnych. Na przykład pisze pan, że skieruje do prokuratury sprawę sabotażu, jakim jest zablokowanie skrętu w lewo na rondach, tak, co powoduje milionowe straty. To jest celowa robota dwóch takich panów tam sobie z zielonych, to robi i niszczy dróg. No powiedzieli świadomie, są zniszczyć samochody w Warszawie. I zablokowali skręty w lewo. Znaczy to, wie pan, ile jest warty metr kwadratowy w centrum Warszawy? Nie? To jest warty ponad 1 000 000 zł. I ten metr kwadratowy jest niewykorzystywany, bo pół skrzyżowania cały czas jest puste, bo nie można chodzić w lewo, póki czerwone światło nie pozwoli wjechać w lewo. I cała kolejka się robi, zupełnie niepotrzebnie, tutaj by nie było. Gdyby nie, kto to wyjdzie, nigdzie na świecie tego nie widział. Czy to jest pana spostrzeżenie, czy też posiłkował się pan jakimiś danymi, opracowaniami? Ale to jest oczywiste, tego nigdzie na świecie nie widziałem, nigdzie. To jest jakiś wymysł. Rozumiem. Wymysł czysto. Ciekaw jestem opinii ekspertów. No jakiś powód takiego stanu rzeczy musi być. Ale jest jakiś powód, dla którego nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma. No to logiczne. Zresztą no, trudno panu logicznego myślenia tutaj odmówić. I kolejny akapit, który mnie bulwersuje, czy może zastanawia, może nie tyle bulwersuje, to chce pan wydać wojnę PKP. Tak, zdecydowanie. Z dwóch powodów właśnie. Uważa pan, że PKP to jest generator, jak pan pisze, syfu tak. W Warszawie. Chcę zobaczyć, jak wygląda Warszawa, a jak wyglądają okolice torów kolejowych, prawda? Chcę zobaczyć, jak to wygląda. I to jest skandal. Kolej trzyma, no, na przykład na Bliskiej Woli, prawda, czy Ochocie, trzyma całe tory zardzewiałe, na których stoją jakieś wagony od 30 lat nieruszane. To trzeba z tym skończyć. Ale ważniejsza może sprawa, bo to jest kwestia gruntów, ale mówimy o komunikacji. I to, że ja na przykład nie mogę przejechać ulicą Wiatraczną, prawda, wyjeżdżam z Ronda Wiatraczna, jadę sobie na północny wschód, prawda, i tam są tory kolejowe. I tam kiedyś można było przejechać, ulica Wiatraczna była. Kolej ma obowiązek. Jak zwiększa ruch, to zrobić podziemne przejście czy nadziemne przejazd, no nie mam pojęcia, co sobie zrobi, ale nie może blokować ruchu. Przecież cały ten ruch musi zaskierować w Targową, która jest zapchana kompletnie, prawda, przez to, że nie można przejechać od razu z Grochowa na Lesnerów. Tak? Cały czas chodzi mi po głowie coś takiego, że to, co pan mówi,
Ja nie spotkałem tego w programach innych kandydatów. Jest to logiczne, ale też nigdy w przeszłości nie czytałem opracowań czy jakichś artykułów prasowych na ten temat. Pan wywodzi ten program tak naprawdę ze swoich obserwacji, no, i ze swojego logicznego toku myślenia. Ja bardzo dużo jeżdżę po Warszawie przecież i naprawdę bardzo dużo i wiem jak to wygląda. Także sam mam masę obserwacji, ale przecież to moich obserwacji to jest mikro w porównaniu z tym, co wiedzą inni. I dlatego właśnie chcę wprowadzić taką zasadę, że jak ktoś ma pomysł na takie drobne usprawnienie ruchu, mogę pan powiedzieć, co to jest drobne usprawnienie ruchu i średnie usprawnienie ruchu. Na przykład średnie usprawnienie ruchu to jest, jak to jest, że przejeżdżam z Pragi mostem świętokrzyskim i nie mogę zjechać w lewo na Wilanów, ani w prawo na Gdańsk. No to jest pierwszy przypadek, że człowiek przejeżdża przez most i nie może pojechać wzdłuż rzeki ani w lewo, ani w prawo. To ten słynny tunel Przekręt, prawda, tam stoi na przykład. To się daje zrobić. To się daje zrobić. Tak samo zjazd Poniatowskiego w kierunku na południe też się daje zrobić. Wie pan, żeby nie objeżdżać trzy razy w kółko filaru. A teraz drobne usprawnienie ruchu. Teraz jadę do pana i jadę sobie w dół, tam Górnośląską, prawda, potem zjeżdżam koło stadionu Legii i skręt w lewo. Proszę pana, tam robi się koreczek do skrętu w lewo i tam się zmieściły dwa pasy. Znaczy przesunąć o pół metra przez poszerzyć jezdnię, się zmieściły dwa pasy i cały korek by zniknął. I pan chce płacić 100 zł każdemu? Taki ale nie tylko 100 zł. Ale oprócz tego tam w tym miejscu wmurowana plakietka, że to dzięki Janowi Kowalskiemu, prawda, to skrzyżowanie działa lepiej. I to człowiek, który padł może na motywować. Pomysł, motywować. I on będzie wiedział, będą ludzie widzieli, że nagradzane jest myślenie. O, tu. Ale wie pan co? Pana pomysł nie jest taki świeży, ale ja wesprę to, bo byłem w Stanach Zjednoczonych i tam jest taka organizacja, która bada wszystkie wypadki samochodowe w Stanach. I po każdym wypadku policja musi zapisać raport, jak to się wydarzyło i co było powodem, jak oddziaływała miejscowa organizacja komunikacji na ten wypadek. I potem powstaje generalna wielka baza danych. I ta organizacja amerykańska, która ma siedzibę w Detroit, zmienia każdorazowo ruch na tym skrzyżowaniu, czy w tym miejscu, gdzie był wypadek, że tak powiem, no udoskonala system. To jest działanie oczywiście pragmatyczne. Ja jestem raczej teoretykiem niż pragmatykiem. No natomiast chciałem, możemy oczywiście zejść z tematu Warszawy i przejść na temat ruchu drogowego. Generalnie jedna uwaga. Wie pan, jest główna przyczyna wypadków drogowych? Nikt tego nie wie. Jaka jest główna przyczyna wypadków drogowych? No, mówi się o tym, że zbyt szybka jazda jest takim najczęstszym powodem wypadków. To nasz prezes oddziału warmińskiego, pan doktor Wyrębek, kiedyś zdawał taki poprawkowy egzamin i go pyta policjant, jaka jest główna przyczyna wypadków drogowych? Doktor Wyrębek mówi, że zły stan dróg. Nie, nadmierna prędkość. A doktor Wyrębek, który pracuje na szpitalu, mówi nie, bo jak nie było tej szybkiej drogi do Olsztyna, to ja miałem 11 wypadków tygodniowo. A teraz jak jest droga i się trzy razy szybciej, bo za nią jeżdżę, jest tylko jeden wypadek tygodniowo. Ale nie zdał i tak, ale to nie jest główna przyczyna wypadków drogowych. A zatem? Główną przyczyną wypadków drogowych, proszę państwa, jest ubezpieczenie od ubezpieczeń cywilnej. Człowiek, który jest ubezpieczony od ubezpieczeń cywilnej, już sobie myśli, że w razie wypadku to mu zapłacą. On się nie boi, że będzie musiał zapłacić za wypadek. I ubezpieczenie powoduje, że ludzie o wiele bardziej frywolnie prowadzą samochód. Oczywiście w ogóle nie mówi o tej przyczynie. No też wiele wyłudzeń jest w związku z tymi obowiązkowymi ubezpieczeniami, ale także autokasko. Ale jest druga przyczyna, o której się nie mówi. To jest bezpieczeństwo kierowcy. Wszyscy mówią o bezpieczeństwie kierowcy, ale tak. Proszę państwa, jest dokładnie odwrotnie. Gdyby kierowca jechał w szklanej klatce wysuniętej o pół metra przed samochód, to by jeździł o wiele bezpieczniej. Im bezpieczniejszy kierowca, tym większe niebezpieczeństwo dla wszystkich pieszych. Wie pan, na poparcie pana tezy, ja przytoczę taką historię, którą znam, uwaga, z Uzbekistanu. Otóż tam nie ma ubezpieczeń i faktycznie muszą załatwić sprawę na miejscu w razie kolizji. I zgadza się to, co pan powiedział. No, przeciętna wypadków u nas w takich warunkach jak u nich, to byłaby kolosalna, a tam niewiele wypadków, bo bardzo uważają, no bo od razu muszą zapłacić od razu jakąś, czy rodzinie w razie dramatu, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, oddać dużą kwotę, więc to
to gdzieś tam te moje uzbeckie doświadczenia są w tym kierunku. No właśnie, chce pan płacić 100 zł, ale z drugiej strony, już jakby troszeczkę odchodząc od komunikacji, pisze pan w swoim programie, będę bardzo oszczędnie planował nowe inwestycje. Tak. Znaczy, dlaczego? Ja, no to jest ja to, takie trochę... Myślałem, że pan to powie, te inwestycje... 8 to... linii metra, tak jest, 8 linii metra, 5 nowych mostów, tak jak pan mówi, jaki Trzaskowski. No bądźmy poważni, kandydat na prezydenta, który projektuje linię metra, jest kompletnie niepoważny. Przecież linię metra się projektuje przez ładne kilka lat wcześniej, a czasami nawet 30 lat wcześniej. Są zaplanowane, muszą uwzględniać warunki, no, nie tylko ten, ale podziemne, prawda. No w ogóle, ale w ogóle ruch, który się zmienia... Trzeba przewidzieć, jaki ruch będzie w przyszłości. No w ogóle nie rozumiem, jak może poważny człowiek obiecywać ludziom, że buduje... Wie pan, co zrobił pan Jaki? On obiecał, że wybuduje linię metra, bo on jest z Opola, on jest z Warszawy, więc obiecał, że wybuduje linię metra do Okęcia. Więc po pierwsze, jedzie tam znakomita linia kolejowa, nie jest wczoraj, ale po drugie, jego własny premier, premier własnej partii obiecał zlikwidować Okęcie, w związku z czym jakiś wariat tam siedzi. Tak, no ale kolejna rzecz, która jest pewnym paradoksem. Przedstawia się pan tutaj jako promotor jazdy rowerami, skuterami, motocyklami. Ja bym bardzo chciał, żeby jeździły ludzie, bo właśnie, to oczywiście są, zajmują znacznie mniej. Posądzalibyśmy pana raczej o mniej ekologiczne sympatie. Ja nie mam ekologicznie, po prostu myślę racjonalnie. Rower, motocykl, skuter zajmuje mniej miejsca na jezdni i trzeba to oczywiście popierać. Tylko niestety mamy w Polsce zimę, jesień, przedwiośnie i tam się nie bardzo daje jeździć. Liczy pan na globalne ocieplenie? Wszyscy się go boją, a pan na nie liczy. Ja liczę na globalne ocieplenie. Oczywiście, ja chcę mieć globalne ocieplenie. Wiecie państwo, co będzie strasznego, będzie globalne ocieplenie? W Warszawie będzie taka temperatura jak w Pradze. Albo jak nawet, może nawet jak w Wiedniu, no coś strasznego. A nie boi się pan tego, że stopnieją lody i podwyższy się poziom wód? Nie podniesie się. Będziemy mieli jak w Belgradzie, ale też i na Pradze będzie wybrzeże morskie. Zapewniam pana, że lody, bo grozi nam podniesienie temperatury o 2 stopnie. Grozi nam. Tyle może nie będzie, ale może i będzie. Lody Antarktydy podgrzane z minus 40 do minus 38 zapewniam, że się nie roztopią, a lody Arktyki, jak się roztopią, to nie podniesie się poziom wód, prawda? Bo jak lód pływa i się roztopi, to się poziom wody nie podnosi. W związku z czym przecież już było nieraz globalne ocieplenie, na przykład w wieku IX, prawda, do XII było globalne ocieplenie i nic nie zalało. Więc proszę słuchać tych bajek. Przykład Grenlandii, czyli zielonego kraju. Zielonego lądu, prawda, była zielona, tam były rosły się owce, rosły trawy, oliwki i tak dalej, ale już w XIII wieku ostatnie osady na Grenlandii w maju zaczęło się globalne oziębienie, bo udało się zwalczyć globalne ocieplenie. Powstała organizacja zwalczająca z globalnym ociepleniem, zakazano podkuwać konie, żeby nie kryształy iskier. I dlatego globalne ocieplenie zanikło. Proszę państwa, bardzo ciekawe recepty pana prezesa. Zostańcie koniecznie z nami. Za chwileczkę będziemy kontynuowali. W kolejnym wejściu, mam nadzieję, omówimy cały program pana prezesa. O, nie da się, no i poszukamy być może dziury w całym. Zostańcie z telewizją w Polsce.pl.